Cześć, siemanko widzowie, z tej strony Oskar pod Oskar OskarMasterCraft.ky. Już się odzwyczaiłem, bo do mnie nagrywałem. Dzisiaj chyba każdy z was musiał chociaż jeden raz zagrać w Bedwarsy. No, wymieńcie mi osobę, która nie zagrała w Bedwarsy. No, wymieniliście? No nie wymieniliście. I każdy z was z pewnością kiedyś musiał klaczować. I ja w tym momencie znajduję się na Twitterionie, takim serwerze do klaczowania. To sklaczował? I tutaj ogólnie się bardzo fajnie da klaczować. Tylko ja jestem... O! Jak to... No i teraz walczę przeciwko jakiemuś typowi Diogarowi totalnemu. No i wygrałem. Zagram sobie pojedynczy. A jak już mówiłem, to każdy z was musiał kiedyś klaczować. I dzisiaj sobie właśnie tak próbujemy poklaczować. Trzeba sobie ustawienia zmienić. Knockback. Ciągłe. Zmniejszmy. Chodź tu. Nie, ciągle jest chyba złe. Oj, to jest solidny łomot dostaje. Ja chłopa próbuję to chyba zabudować. Jak najwyżej trzeba, żeby mieć jak najwięcej pola. Nie, nie! Co to było? Cheaty. Skoczyłem. O! Co ja robię dzisiaj? Chyba w formie jestem. Aż mi się w Bedwars chciało grać. Ale filmik z Bedwars niedługo wleci. Znaczy, już w sumie wyleciał. Kurde. Trudny jest. No. Dawaj! No co? Jak on taki daleki zasięg masz? O nie! To mnie nie uderzy. Nie! Uderzy mnie! Ale jestem... Znaczy widzowie, tylko na... Bo ja jestem na Twitterionie, a na Twitterionie nie ma tylko takiego, że się tutaj może lać, bo też z kumplami można tu klaczować. Że się lejecie w dwóch i klaczujecie, nie? To jest czasami bardzo fajne. I przydatne, jak jakiś twój kolega chce się nauczyć klaczować, a nie potrafi. Ja chodź, tu muszę poklaczować, a nie się z tobą bić. Nie! Co? Nie! Iż! Dobra, spadłem, ale musiałem i tak spać. Co to było teraz? Co ja się robię? Aha! Dobra, zabił mnie. Teraz zakończymy sobie rundę, jak już mówiłem, bo nie tylko jest taka coś do klaczowania, też na przykład mamy MLG Rush, Fast Builder, żeby się uczyć budować, ja sobie wezmę MLG Rush, zobaczymy kogo nam dropnie i jakiego chłopa. Dawaj, ja chcę. Okej. Okay. A jakim typem jesteśmy? Jakie co to było nazwane, tego też nikt nie wie. Ale nie wykluczone, że ma cheaty. Idź, spadaj. Nie no. Dobra, 100% cheaty. Ja go popchnąłem tam. Nie. O, wygrałem. Ezusa. Stawienie.
powiedział Krasia Infinity. Infinity! Dobra. Zobaczymy, jak nas chłopy będą robić. No dobrze, nas robią. To co to jest za borowik? Co dziwną. Ja mu tylko drogę daję, jakby. Jak się czuję, tylko drogę dawał. Ajajaj, to czemu tu jest takie dziwne? No, co on robi? Ha, już zacząłem! Jestem idiotem. Tu jest jeden pan, nie radę zrobić. Takiego sastriku. Dobra, obudowuję łóżko lać. Chyba nie jestem dobry w tym. Co on robi? No, po co ja to kill-offem? Jeszcze po co? Idź stąd. Idź stąd. Dobra, jeden punkt. Nie buduj tego łóżka. No, a tu jest jedna kratka, co się nie da zrobić takiego jednego fajnego rusha. Nie, niż tego. Gałganie. No czemu mi tu bloków nie stawia czasami? Jestem idiotą. Idź, idź! Idź, synek. Co? Jakie cudy? No nie dam rady, nie dam rady. Na psychicznie nie dam rady. Skoczył na mnie. Ale ja cię mam. Ha, zdziwiony. Chodź tu. Gdzie on? No, jak ja chodzę? Co on robi? Ja muszę obudować. God bridge, leci. Jaki ja jestem typ? Tego nie wiem. Jak on mnie leje? Padaj tam! Dzięki za uratowanie mi dupska. Cała mapa. Gdzie on? No bardzo słaba mapa.
Mi się nie podoba, bo ja przegrywam. Nie lubię tej mapy. Pamiętajcie, widzowie, mapa, na której przegrywam, to nie jest mapa. Nie! No zniszczy mi Bena, nie. Aha, go z nie tego kija lałem. Idź stąd. Gdzie? Jak on tu wlazł? Nieważne, czy mnie teraz zepchniesz, ja muszę obudować tego Beda. Co? No co? Ej, widzieliście to, czy ja jestem ślepy? Nie wierzę w to. Ale dobra, wyjdźmy sobie stąd. Bo teraz została nam jeszcze jedna rzecz, bo jak już wiecie, też w Bedwars jest bardzo ważne budowanie. Ja spróbuję sobie zrobić kod bridge'a. To nie będzie za łatwe. A ten bridge, jak się robi, tak? Ja nie umiem ten bridge. Cin. Trzeba to trochę skręcić. O, dobra. Sin. Na odróżnienie. Co to było? Co to było? Co ja zrobiłem? Co ja odstanąłem? Co tu się stanęło? No, co tu się pani ja nie dzieje? Nie, panie Maju, ja nie wiem, co tu się odczynia. Czasami ręka mi pada. Dobra, jak już mówiłem, spróbujmy God Bridge'a. Tu. Hej, idealnie, ale słabo, bo się działać umiem. A widzowie, jak jakaś osoba z was wie, jak się na OBS-ie robi cięcia, to bardzo bym prosił, bo mi to by się przydało, na przykład filmik, jak nic nie robię. Więc bardzo proszę mi powiedzieć, aby ktoś wiedział, a ja teraz kończę. Do zobaczenia i widzimy się, widzowie, w następnym filmiku, więc narka!